Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest jedną z największych klątw, które dotknęły Polki i Polaków w ostatnich latach. W czasach inflacji, drożyzny, braku stabilności rząd PiS postanowił wywłaszczyć tysiące ludzi z domów, które mają od pokoleń lub w które zainwestowali wszystkie oszczędności. To też pseudorozwój Polski po trupie przyrody, terenów Natura 2000 i obszarów przyrodniczo cennych. Do tego próba skłócenia lokalnych społeczności różnymi wariantami CPK, co widać jak w Soczewce pod Wrocławiem, gdzie mieszkańcy i mieszkanki, samorządowcy z gmin Siechnice, Czernica i Jelcz-Laskowice sprzeciwiają się budowie CPK we wszystkich trzech wariantach. Panie wiceministrze Horała, kiedy przestaniecie skłócać ze sobą ludzi? Przestaniecie odbierać im dorobek życia w tych trudnych czasach? Kiedy przestaniecie niszczyć polską przyrodę? Ten projekt powinien po prostu trafić do kosza. Dziękuję.